Tak, wchodzę do przedziału rozgadanego. Nagle ten przedział milknie. Iluś kolegów, pewno, że listów to ja dzisiaj prawie już w ogóle nie piszę, bo taki przyszedł czas, ale jakieś trzecie listy pisało, to wielu kolegów mi powiedział, od nie, ja do ciebie listu nie napiszę, bo... Więc tak mnie odbierają. Tak mnie odbierają, że tylko czyham na czyjeś podpięcia, co jest niezgodne z prawdą, bo jestem człowiekiem świadomym swoich czasem uchybień takich, siakich, owakich. Przecież ja ludzi lubię słuchać, bo to jest dla mnie kapitał, to jest ten warsztat mojej pracy, ale broń Boże, nic nie zdarzyło mi się za 41 lat pracy mojej zawodowej, żebym z imienia, nazwiska, z tytułu książki czy gazety wymienił kogoś, kto popełnił. Ja się po takiej akcji przede wszystkim muszę zresetować. I widzę więc to, co się dzieje. Oczywiście, że każdym opracowaniu poświęconym najnowszym relacjom językowym angielsko-polskim znajdą Państwo informację, że resetować to przywrócić komputerowi program, prawda? Każdy z nas co najmniej parę razy w tygodniu resetuje, bo coś tak się zadzieło, nie chce wskoczyć. A czy podczas rozmowy zdarza się Panu poprawiać rozmówców? Nie, jeśli mam być szczery, nie wytrzymuję nerwowo, jak dzwoni telefon, podnoszę słuchawkę, dobry wieczór, czy to mieszkanie Państwa Miodek? No drażni mnie to tak potwornie, że robię 3-sekundową pauzę i znacząco potwierdzam. Tak, mieszkanie, tak, Miodku. Slogany reklamowe są skrzydlatymi słowami współczesnej komunikacji. Tak jak skrzydlatymi słowami stały się tytuły czy fragmenty znanych przebojów piosenkarskich, prawda? Zaśpiewał Szczepanik kochać, jak to łatwo powiedzieć, to dziennikarz sportowy piszący reportaż z obozu ciężarowców daje tej relacji tytuł dźwigać, jak to łatwo powiedzieć, prawda? Nie zapomnę kiedyś też nagłówka z wieczoru Wrocławia. Jak się masz, kochanie? Czyli nocne życie Wrocławia. No młodzież jest inna i język jest inny, no inne są środki, proszę Pani, zachowań stylistycznych. No w dalszym ciągu nosimy w sobie to dziedzictwo kulturowe, cywilizacyjne, polskie, chciałbym się powiedzieć, takie klasyczne. Mitologia grecka, rzymska, będę o tym za chwilę mówił, świat starożytny, natura, ziemia, przyroda, no ale proszę zobaczyć, jednak jesteśmy coraz bardziej zasilani różnymi pomysłami stylistycznymi przez rzeczywistość elektroniczną, motoryzacyjną. No to są te generatory ludzkich zachowań. Młody człowiek nie powie Pani tak jak ja o jakiejś karczemnej awanturze, którą komuś ktoś zrobił, tylko raczej powiedzą kosmiczna awantura, no bo kosmos się też przybliżył. Mówi mi, że na jego osiedlu jest teraz sklep Biedronki, a ja nawet potrafię śpiewać. Znany slogan o Biedronce, z niskimi cenami, prawda? Podaje mi klient. Podaje mi ktoś karty i mówi, nie zrobiłam ci dziś jakąsa, tylko cibo. A ja jej na to podaj to, co najlepsze. To takie pytanie z Buenos Aires, z Argentyny. Jak to jest ze słowem patio, mówi mi ta Polka, tam mieszkająca coś od 40 lat, że my tu Polacy odmieniamy to słowo, co Pan na to, ja jej na to, bo nie zaglądałem ze słownika. No proszę Pani, jaka różnica między patio a radio czy studio? Radio, studio odmieniać można, no więc tu też można patio, patia, patiu, patie, mi siedzę na patiu. Przychodzę do domu, patrzę, patio. Słowo nie odmienia. XXI wieku jesteśmy mieszkańcami masowej wyobraźni, którzy tego pomysły stylistyczne chwytają dzisiaj dosłownie w tej samej chwili wszyscy natychmiast. Tak chciałbym się powiedzieć, we wtorek wchodzi na ekrany film zatytułowany zeszłego lata w Magnum Bandzie, a w środę dziennikarz pisze reportaż zatytułowany zeszłego lata w Kobylej Górce. Z całym szacunkiem dla Kobylej Górki.
jak stary jest świat, tak stare są narzekania na młodzież, na niskie zarobki i na język, wie pani. Natomiast myślę, że młodzież jest normalna, język polski jest na takim, a nie innym etapie rozwoju, ale nic mu nie zagraża. Oczywiście jak większość Polaków ubolewam nad znacznym stopniem jego zwulgarnienia, takim codziennym językowym obcowaniu na stadionach, zwłaszcza piłkarskich, prawda, w tramwaju, na ulicy. No, jesteśmy narodem dość wulgarnym językowo w ostatnich latach, a może nawet nie dość, ale bardzo. Za pewnym ujęciem mówią do Agaty Dzikowskiej, prowadzącej jej program. I ty zostaniesz, a cały chór realizatorów obsługi technicznej dopowiada Indianinę. No a na koniec, panie redaktor, dziękując serdecznie za tę rozmowę. Najgorętszy pozdrawiam tych, którzy nas oglądają. A to jest stacja Łódź City.pl. Serdecznie pozdrawiam.